Witajcie. To będzie dość krótki film. Nie wiem, na jaki będzie playliście. Zdecyduję później. Być może o edukacji alternatywnej, bo uważam, że ta wiedza tutaj przynależy. O pentagramie. Ja o tym mówiłam przy okazji innego filmu. Ale teraz tak może dokładniej z obrazkami. Pentagram. Pentagram. To pochodzi od słowa pięć. Pięć gwiazda pięcioramienna. Okej, za chwilę pokażę Was. Pentagram. Słuchajcie, tutaj są same pentagramy, prawda? No i teraz tak, pentagram prawdziwy, normalny, to jest taki jak tutaj, taki jak ten, gdzie w niego wpisany jest człowiek. Ja nie wiem, czy to jest Da Vinci, nie szczerze mówiąc, wydaje mi się, że to tak, Pitagorejczycy, to stowarzyszenie, ale generalnie, no, pentagram, tak, nie skupiajmy się na człowieku dokładnie, tylko na samym pentagramie teraz. Tu, gdzie są dwie ręce i dwie nogi, to są żywioły. Ja może kiedyś jeszcze dogram i powiem dokładniej, która ręka, który żywioł, ale w tej chwili powiem, że te cztery żywioły to jest ziemia, powietrze, woda i ogień. Cztery żywioły. I to jest podstawowa wiedza z alchemii. To jest wiedza z alchemii. Natomiast tak, czyli te cztery to są żywioły. Natomiast tutaj to jest piąty żywioł, no eter, czyli duch. Tak? I w klasycznym pentagramie prawdziwym to wygląda tak, że jest oczywiście góruje nad tymi czterema żywiołami. O, tutaj zdaje się Da Vinci'ego, tak? No i też jest góra, czyli jest góruje nad żywiołami pozostałymi. Natomiast tutaj to jest tak zwany odwrócony pentagram, do dołu, zdeptany przez pozostałe żywioły, tak? Tak jakby te cztery żywioły były ważniejsze od ducha. No to jest satanistyczna koncepcja. Tu zresztą jest napisane, widzę, ktoś ciekawie porównywał, może wrzucę link do tej strony, pentagram dobry i zły. No bo, no właśnie, jest pentagram, okultyzm tak samo może być czarny albo biały i tak samo może być pentagram, bo to jest symbol. Symbol jest sam w sobie neutralny, może być wykorzystany w dobrym albo złym celu. Teraz słuchajcie, tak, ciąg dalszy. Słuchajcie, tutaj to jest kilka symboli z mojego zeszytu, bo już nie chcę teraz szukać nic w internecie, ale to są oznaczenia alchemiczne. Ziemia oznacza się w ten sposób, powietrze w ten sposób, woda w ten sposób, kolory są ważne, tak? Zielony, żółty, niebieski, a ogień czerwony jest zapisywany w ten sposób. I teraz one mają pewne znaczenia, tak? Odpowiadają, tak, ziemia odpowiada pewnym naszym zasobom, talentom. Powietrze odpowiada intelektowi. Woda odpowiada emocjom, intuicji, kreatywności. Ogień, ten żywioł odpowiada czynom, woli, wolnej woli, no ale woli, tak, żeby coś uczynić, trzeba mieć wolę i odwadze, tak, to jest przypisane. I to jest po prostu podstawowa wiedza o człowieku i o świecie. I na tym opierają się takie rzeczy jak karty, zwykłe karty do gry, jak o tym zrobię film, ale też takie wielkie karty, czyli karty tarota, które zawierają i te wielkie arkana, czyli wielką wiedzę, i małe arkana, czy właściwie wielką, no wielką i małą, ale jedna jest bardziej o mikrokosmosie, jakby bardziej o człowieku, a druga o wszechświecie. Tak. Aha, jeszcze miałam pokazać w ten sposób, tak,
zapisuje się ete, spirit, czyli no, to spirit, spiritus z łaciny, duch, tak? To jest ta duchowa esencja, duch po prostu, tak? Czyli ten ten róg gwiazdy, który jest skierowany do góry. O, tutaj jest. A, właśnie, znalazłam. Tutaj jest pokazane, gdzie który żywioł jest. Na górze jest duch, tu jest powietrze, tu jest woda, tu jest ziemia i tu jest ogień. To tak, to jest alchemia, ale to jest wiedza ukryta, okultystyczna, ale to nie znaczy zła. To jest wszystko neutralne, tak jak symbole, zależnie w czyich rękach one są, kto je wykorzystuje. I tyle o pentagramie. Pozdrawiam.